Nazywam się Ula Marcinkowska I pracuję w Stowarzyszeniu Rozwoju Integracji Młodzieży STREAM w Krakowie. Zajmujemy się od 2001 roku wolontariatem europejskim I w tej chwili co roku przyjmujemy około 15 wolontariuszy. W zeszłym roku zorganizowaliśmy program Help Children to Find Better Life. Był to program wolontariatu europejskiego, który trwał 12 miesięcy. Gościliśmy tutaj 3 osoby w Alf Clubie. I generalnie w tej chwili mamy rozpowszechnianie rezultatów, które objawia się naszą piękną wystawą organizowaną w Krakowie, która ma być promocją, pokazaniem tego, co wolontariusze mogą zrobić, czego mogą się nauczyć I też na przykład, jak dobrze mogą nauczyć się mówić po polsku. Cześć, mam na imię Susanna I jestem z Finlandii. Byłam tutaj w Krakowie na wolontariat European Voluntary Service od września 2008 do września 2009. Pracowałam w świetlice, który nazywa się ALF. Bawiliśmy się, robiliśmy inne projekty, workshops, codzienne uprawialiśmy sport I tak dalej. I teraz organizowałam wystawę o Alfa, o Alf. I nie wiem. Przetłumaczyć swoje imię po migowemu. Pokażę. K, A, R, O, L, I, N, A. Umiem też różne rzeczy po migowemu. Na przykład pies. Mama. W Alfie czasami uczymy się, jak przyjeżdża wolontariusz, różnych języków. Angielski, how are you, I'm fine, thank you I inne różne rzeczy. I dlatego warto się opłacać do Alfu. Jeśli macie troszkę braków z angielskiego, nawet niemieckiego, każdy język, to niektórzy wam pomogą. Alfie też nieraz mamy wycieczki. Też mamy bardzo różne konkursy. Nieraz na tych wycieczkach wychowawcy nam wszystko tłumaczą. Nie, że mamy sobie wszystko przeczytać, o tak w mig mamy sobie przeczytać I od razu mamy iść, tylko że tam jak my się coś spytamy, to wychowawcy nam to wszystko tłumaczą, a nie, że na przykład w ogóle I nic, tylko nas ignorują. Oni nam zawsze pomagają, więc opłaca się, jak mój kolega Patryk mówił, że opłaca się iść do Alfa. Nazywam się Malgorzata Podstawa I jestem studentką Szkoły Kreatywnej Fotografii tuż przed dyplomem. Robiłam zdjęcia dla streamu. Przedstawiają dzieci ze świetlicy, która nazywa się Alf. Było to dla mnie niesamowitym wyzwaniem, robienie zdjęć dzieci. To było pierwszy raz w moim życiu, kiedy miałam kontakt z obiektywem I dziećmi jednocześnie. Okazało się, że współpraca jest niesamowicie trudna. Ale wyszło dobrze, mam nadzieję.